Moi drodzy, witam serdecznie. To jest kanał z pierwszej piłki. Wreszcie, dzisiaj o książce, może tak pokażę, książce Jerzego Brzęczka i Małgorzaty Domagalik. Książka nosi tytuł W grze. Kilka dni poświęciłem na to, żeby tą książkę przeczytać i wydaje mi się, że to, co mnie zadziwiało w ostatnich dniach, czy w ostatnich 2 tygodniach, to są wypowiedzi z przeróżnych stron ludzi, którzy powiedzieli, że przeczytali 50 stron, 70 stron i postanowili tą książkę skrytykować, wydać opinię. Zresztą nawet jakby ta opinia była pozytywna, to po przeczytaniu 50 stron, no co można powiedzieć o książce? Więc nie poszedłem tą drogą, postanowiłem tą książkę przeczytać, przeanalizować, zrobić kilka notatek, kilka obserwacji. Przygotowując się w ogóle do tego materiału, chciałem też usłyszeć Małgorzatę Domagalik. Chciałem zobaczyć, co ma do powiedzenia, oglądając wywiady, ale chciałem też przeczytać to, co ma do powiedzenia, bo tych wywiadów kilka się ukazało. Dobrze się stało, że kilka chwil poczekałem, dlatego że wczoraj Małgorzata Domagalik stawiła się w Hate Parku na kanale sportowym, wywiad z Tomaszem Smokowskim, ale widzowie mieli okazję kilka pytań ciekawych bądź mniej ciekawych zadać. Wiele się z tej rozmowy dowiedziałem i myślę, że można się teraz wreszcie wypowiedzieć. Zacznę od tego. 2018 rok. Jerzy Brzęczek obejmuje kadrę Polski, zostaje selekcjonerem. Po bardzo złych mistrzostwach świata w Rosji, gdzie Polska naprawdę wyglądała słabiuteńko, Adam Nawałka rozstaje się z reprezentacją Polski. Na giełdzie nazwisk, wynotowałem sobie, wróciłem trochę do tamtych czasów, mówiło się przede wszystkim, że to Włoch zostanie selekcjonerem, że to Włoch zostanie następcą Adama Nawałki. Mówiło się o takich nazwiskach jak Gianni De Biasi, mówiło się o takich nazwiskach jak Cezare Prandelli. Wszyscy byli przekonani, że era Nawałki się kończy i tą erą Nawałki kończy się na jakiś czas wybór Polaka na selekcjonera. I wtedy okazuje się, że ku zaskoczeniu chyba wszystkich komentatorów sportowych, kibiców, kadry obejmuje Jerzy Brzęczek. Dlaczego mówię tak oczywiste rzeczy, zaczynając ten materiał? Bo moim zdaniem już wtedy zaczynają się pewne problemy związane z kandydaturą Brzęczka. Dlaczego? Jerzy Brzęczek nie był pierwszym wyborem dla nikogo, ani dla dziennikarzy, ani dla kibiców. Idąc nawet dalej, Jerzy Brzęczek nie był w ogóle brany pod uwagę w jakiejkolwiek dyskusji na temat tak zwanej giełdy nazwisk po Nawałce. I wydaje mi się, że on od pierwszego dnia nie dostał i nie dostaje, no pewnie nawet do dzisiaj, nie dostaje kredytu zaufania. I to się za Brzęczkiem ciągnie aż do dzisiaj. On nigdy, nawet do dnia dzisiejszego, nie miał i nie ma poparcia dziennikarzy sportowych, nie ma poparcia kibiców piłkarskich. I teraz ta książka, moim zdaniem, to jest taka książka, która jest trochę dziwna, bo to nie jest klasyczna biografia. Tutaj przez 100 czy 150, przepraszam, trochę więcej niż 100, 130, 150 to przesadziłem, ale 130 stron. Małgorzata Domagalik tak naprawdę stawia tezy. Dziennikarz sportowy czy dziennikarze sportowi powiedzą konstruktywna krytyka, Małgorzata Domagalik powie totalny hejt. Dziennikarze sportowi powiedzą, my selekcjonerowi wytykamy błędy, bo taka nasza praca. Małgorzata Domagalik powie, no mówiąc zupełnie szczerze, chwilami też to pada w tej książce, może nie to słowo, ale totalna hamuwa. Dziennikarze sportowi powiedzą, to jest taka praca. Praca selekcjonera to jest praca na bardzo eksponowane, to jest stanowisko. Tak jak się zwykło mawiać, ponad 38 milionów selekcjonerów mamy w Polsce, więc jest to praca bardzo pod taką lupą, tak?
I dziennikarze sportowi to podkreślą. Małgorzata Domagalik powie, ale to jest w ostatnich, no pewnie kilkunastu latach najbardziej krytykowany i znienawidzony trener, przepraszam, selekcjoner reprezentacji Polski. I to jest taka właśnie przepychanka między pewną interpretacją Małgorzaty Domagalik rzeczywistości. Ja bym powiedział, że to, co mnie się osobiście nasuwa na pierwszy rzut, gdy po tą książkę sięgnąłem, gdy ją czytałem i podczas gdy już ją kończyłem, było oczywiście pytanie, które się przewija. Po co ta książka teraz? Dlaczego teraz? Dlaczego nie poczekaliśmy do Euro 2020, która będzie rozegrane w roku 2021? Dlaczego nie poczekaliśmy do tego, aby zobaczyć, jak reprezentacja Polski, jak selekcjoner na tym Euro wypadną? Jeśli będzie tam sukces, jeśli będzie tam nawet więcej niż sukces, jeżeli będzie wynik osiągnięty powyżej oczekiwań, to Jerzy Brzęczek po tym Euro, moim zdaniem, można było napisać świetną, merytoryczną książkę, w którym naprawdę można było powiedzieć historię od zera do bohatera. Tak? Od człowieka, który faktycznie tego kredytu zaufania nie dostał, ale który ostatecznie osiąga świetny wynik z reprezentacją Polski i gdzie można powiedzieć, że no nie wiem, dziennikarze nie zaufali, mylili się, kibice nie zaufali, mylili się, ale ta książka wychodzi teraz. Ta książka wychodzi wtedy, kiedy reprezentacja Polski ma złą prasę, wychodzi teraz, kiedy Jerzy Brzęczek ma złą prasę i to sprawia taki, i kiedy co więcej, oczywiście jest awans do Mistrzostw Europy, ale apetyty są większe, wychodzi teraz, żeby dolać oliwy do ognia. Umówmy się, ta książka dolewa oliwy do ognia. Ta książka jest skierowana, Małgorzata Domagalik to podkreśla, od kibica do kibiców. Tylko że kibice tego nie kupili. Kibice to krytykują, kibice i dziennikarze sportowi tej książki z wypiekami na twarzy, chyba że z spowodowanymi nerwami, tej książki nie przyjęli z entuzjazmem. I teraz ja sobie myślę tak, przed przeczytaniem tej książki miałem takie odczucie, odpowiadając na pytanie po co, miałem takie odczucie, to chyba jest kolejny dowód na to, że selekcjoner reprezentacji Polski, brakuje mu doświadczenia w tak eksponowanym stanowisku. Że ta seria takich wypowiedzi zastanawiających na konferencjach prasowych o tym, jak po meczu, przepraszam, przed meczem z Austrią mówił, że no ale tam jest kilkunastu zawodników z Bundesligi, a my mamy tutaj trzech zawodników z Championship, gdzie po meczu z Holandią, bardzo słabym meczu w wykonaniu Polaków, gdzie przegraliśmy 0-1, powiedział, że ta gra mu się podobała, bo fajnie przesuwaliśmy formację. Jakby nie czyta Jerzy Brzęczek nastrojów, nie dopasowuje do tych nastrojów swoich wypowiedzi i tak wydawało mi się, że zgodzenie się na tą książkę to jest taka kontynuacja, która dowodzi jednego, Jerzy Brzęczek nie ma doświadczenia i dlatego się myli. Ale czytając tą książkę i dlatego, i to już jest pierwszy powód, dla którego warto tą książkę przeczytać, ja musiałem zmienić zdanie. Musiałem zmienić zdanie, dlatego że Małgorzata Domagalik, te pierwsze kilkadziesiąt stron, tam jest bardzo mocno pokazane, są cytowane, są wywiady z rodziną Jerzego Brzęczka, z żoną, z siostrami, z mamą, z synami, z bratem. Oni wszyscy byli bardzo zdystansowani do Małgorzaty Domagalik. To jest pierwsza rzecz, którą warto podkreślić. Druga rzecz, którą warto podkreślić, oni tej książki, tam jest taki cytat z mamy Brzęczka, która mówi, Jurek, po co ci ta książka? Przecież to jest dolewanie oliwy do ognia. Także jakby mój argument pada. To nie jest kwestia braku doświadczenia selekcjonera, bo jego środowisko czy jego rodzina doskonale sobie zdawała sprawy, jak ta książka zostanie przyjęta. Oczywiście z punktu widzenia Małgorzaty Domagalik, tak jak mówię, czytałem, słuchałem wywiady, ona ma taką filozofię, z którą to też można z Małgorzatą Domagalik polemizować, ale ona mówi tak, just now, to teraz się dzieje. Ja chcę napisać o tym hejcie, notabene też taką rzecz, pierwsze 130 stron, ja bym nazwał nie biografią Jerzego Brzęczka, tylko studium hejtu według
Małgorzaty Domagalip na podstawie sytuacji Jerzego Brzęczka i to by dobrze oddawało tytuł i to co się dzieje przy pierwszej części tej książki, ale i Małgorzata Domagalik mówi just now, ona powiedziała tak, mnie osobiście nie interesowałoby napisanie tej książki po skończeniu euro, to by była już nie moja książka, ja bym tej książki nie czuła, bo to jest ten moment, w którym ja chcę tą historię opowiedzieć i z punktu widzenia takiego mojego zrozumienia argumentów dziennikarki, ja to kupuję, ja to rozumiem i to do mnie przemawia, ale fakt jest taki, że to, co ona chciała osiągnąć i spełnić zawodowo dla siebie, odbija się bardzo rykoszetem, czy bardzo godzi w Jerzego Brzęczka, bo to on koniec końców musi zebrać tak naprawdę konsekwencje tego, co się teraz w mediach dzieje na temat tej książki, całej krytyki. I tak naprawdę wydaje mi się, że powiem szczerze, po przeczytaniu tej książki, jak dzisiaj sobie zobaczyłem, bo jest przecież mecz reprezentacji Polski z Finlandią, a mimo to postanowiłem a w ogóle, proszę bardzo, zapomniałem wspomnieć na początku, że ponieważ rozmawiałem o reprezentacji Polski, selekcjonerze Jerzym Brzęczku, jest oczywiście koszulka, jest odpowiedni wystrój, nastrój stworzony po to, żeby o tej reprezentacji Polski mówić. Więc ja sobie tak pomyślałem, że to w Jerzego Brzęczka najbardziej uderzy i w Jerzego Brzęczka najbardziej już uderzyło. I wydaje mi się, że gdyby przełożyć to, tą książkę, tą biografię trochę przerobić i opowiedzieć tą historię po sukcesie, daj Boże Polakom, daj Boże piłkarzom, daj Boże Brzęczkowi, sukcesie na Euro 2021, to ona byłaby bardziej merytoryczna, ona byłaby lepsza dla Jerzego Brzęczka, ale ona by może się mniej sprzedała, tak jak Małgorzata Domagalik powiedziała, mniej by ta książka jej pasowała, bo to już by było takie opowiedzenie historii nie w centrum jakby tych wydarzeń, tylko już po. Ale no ponieważ ta książka wychodzi dzisiaj, to ona w Jerzego Brzęczka najbardziej godzi. Komentarze i to, co mi jeszcze w tej książce przeszkadzało, naprawdę to mi bardzo mocno przeszkadzało, że czuję się, że Małgorzata Domagalik podchodzi do postaci Jerzego Brzęczka z jakąś taką fascynacją, ale takim brakiem krytycyzmu wobec niego. Ja sobie też wynotowałem kilka takich stwierdzeń, żeby wam powiedzieć, o co mi chodzi. To jest zlepek, to nie jest jeden cytat, to się te sformułowania się przewijają przez całą książkę w różnych wywiadach z różnymi ludźmi. I to jest o Jerzym Brzęczku. Uwaga. Świetnie tańczy, dżentelmen, świetny mąż, świetny kochanek, to jest cytat z żony pana selekcjonera Jerzego Brzęczka, doskonały ojciec, poukładany, ale i spontaniczny, świetne poczucie humoru, fachowiec, zna się na piłce. I jak człowiek czyta tą książkę, jest taka ilość, czy taki natłok tych komplementów, to powiem szczerze, że w którymś momencie faktycznie to się ociera o lekką groteskę. To się zaczyna robić takie stawianie pomnika za życia, gdzie jeszcze tego sukcesu tak mocnego, i to jest moje przeświadczenie jako kibic, że tego sukcesu tak mocnego nie ma, żeby aż taki pomnik Brzęczkowi już teraz stawiać. Więc mnie się wydaje, że ta książka po prostu też wyszła za wcześnie, żeby ona przyjęła taką formę, jaką przyjęła. I wydaje mi się, że też dlatego ona się spotkała z taką, a nie inną krytyką i z takim, a nie innym odbiorem. Jedna rzecz, którą też chciałem przytoczyć, sobie tutaj wynotowałem, oglądając wczoraj Hate Park. Któryś z widzów zadzwonił i powiedział, i zapytał, przepraszam, panią Małgorzatę. I moim zdaniem to jest bardzo trafne pytanie, bo ja też się nad tym zastanowiłem, czytając tą książkę. Pytanie padło, pani Małgorzato, czy pani ma romans, czy pani miała romans z selekcjonerem Jerzym Brzęczkiem? Pani Małgorzato Domagalik oczywiście zaprzeczyła, no ale fakt jest taki, że trochę tak to się czyta. Tomasz Smokowski powiedział, że
taka pisana trochę książka wobec selekcjonera na kolanach. I dużo w tym jest racji. To mi przeszkadzało. To naprawdę przeszkadza, dlatego że fajnie by było przeczytać biografię, która będzie jednak trochę krytyczna, trochę wyciągnie kilka takich elementów, trochę zchallenge'uje, trochę nada taki ton, trochę bardziej krytyczny i wtedy są równe opinie. Czy można po prostu sobie wyrobić zdanie na podstawie dwóch różnych stron, czy dwóch różnych spojrzeń. Kończąc, bo już widzę, że 15 minuta, więc się troszeczkę rozgadałem. Kto straci, kto zyska na tej książce? Kto straci, kto zyska? Już trochę zacząłem o tym mówić. Traci bez wątpienia Jerzy Brzęczek. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. Czytałem trochę recenzji, oglądałem wypowiedzi dziennikarzy sportowych na temat tej książki. No, została zrobiona z tej książki jedna wielka miazga. Zarzutów jest cała masa. Z częścią się zgadzam, z częścią się pewnie nie zgadzam. Część krytyków bardziej cywilizowana, część no może trochę mniej, ale nie ulega wątpliwości, że Jerzy Brzęczek na tym straci. To, co Jerzego Brzęczka uratuje, to jest oczywiście sukces sportowy, czego mu bardzo życzę, jemu, kibicom, sobie, sukces z reprezentacją. I wtedy faktycznie, jeżeli ten sukces przyjdzie, to można byłoby chociaż troszeczkę wrócić pamięcią i na tą książkę spojrzeć inaczej. Czy Małgorzata Domagalik na tym straci? Wydaje mi się, że jest zniechęcona, wydaje mi się, że ona porzuci tematykę sportową na długi czas, bo naprawdę też dostała po głowie. Ale z drugiej strony, umówmy się, taki rozgłos tej książce na pewno pomoże. Wydaje mi się, że ona się sprzeda nieźle. I wydaje mi się, że w tym sensie, że ktoś myślał z punktu widzenia finansowego, to na pewno ta książka wychodzi w momencie, w którym ta sprzedaż będzie napędzana jednak. Myślę sobie jeszcze, bo w sumie miałem odpowiedzieć na pytanie, po co ta książka. Wydaje mi się, że z próżności jednak. Wydaje mi się, że jednak z próżności, że Jerzy Brzęczek, ponieważ ta książka ładnie wygląda, jest fajnie oprawiona, przedstawia kawał życia Jerzego Brzęczka jako piłkarza, jako trenera. I wydaje mi się, że to trochę zadziałała próżno, że fajnie, że coś po mnie zostanie, wydam książkę. Pani Małgorzata Domagalik prawdopodobnie przekonywała trenera do ostatniego momentu, aby tą książkę wydać. I wydaje mi się, że Jerzy Brzęczek w którymś momencie stwierdził, że fajnie, coś po nim zostanie. I dlaczego mam powiedzieć nie, a weźmy tą książkę, wydajmy, zobaczymy, co się zdarzy. I nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia, dlaczego teraz z punktu widzenia Jerzego Brzęczka. I tak na koniec, żeby jeszcze trochę tą książkę podsumować, bo się rozgadałem niemiłosiernie, ja bym powiedział tak, że ta książka nie jest wolna od bardzo ciekawych momentów. Uważam, że wywiady z Kubą Błaszczykowskim, uważam, że wywiady z prezesem Związku Piłki Nożnej, Zbigniewem Bońkiem, tam jest naprawdę też wyłożona trochę filozofia gry Jerzego Brzęczka, to co jemu przyświeca jako trenerowi, co dla niego jest ważne. Jest trochę takich historii z jego życia. Naprawdę to życie nie było usłane różami. Ojciec alkoholik, przemoc w domu. Więc w tym sensie bardzo mi szkoda tego, że te fragmenty, które mnie osobiście bardzo zainteresowały, które uważam, że trzeba oddać też trenerowi, że łatwo w życiu nie miał, że przeszedł przez jakąś drogę, że do czegoś w tym życiu doszedł, mimo tego, że faktycznie urodził się w bardzo małej miejscowości, czyli Truskolasy, które też zyskują na popularności, bo stały się jakimś tam tematem memów. Także ja nie powiem, że ta książka, ona w całości jest zła. Ona jest na początku na pewno bardzo męcząca. Ten początkowy fragment jest może trochę niepotrzebny, ale całość książki naprawdę, ja zachęcam, żeby tą książkę przeczytać, wyrobić sobie zdanie, a naprawdę przeczytać też wywiad z Błaszczykowskim, zobaczyć. To mnie też zafascynowało, że ten element taki, jak niewygodna dla jednego i drugiego, dla Błaszczykowskiego, i dla Brzęczka jest ta sytuacja. Jak Błaszczykowski chce w tej drużynie grać, jak na Brzęczka się naciska, żeby Błaszczykowskiego już nie porównywać, bo jego kariera no, w zasadzie schyłkowa. Różnie to bywa w jego
w jego grze albo brakiem gry w Wiśle Kraków. I oni mają bardzo mocną relację i to jest trochę nadwątlone tymi wzajemnymi oczekiwaniami, tak? I to jest naprawdę trudna sytuacja dla jednego i drugiego. Tam jest taki fragment, gdzie nawet Zbigniew Boniek już mówi otwarcie, że trener Brzęczek powinien dać sobie spokój z powoływaniem Kuby do kadry. Także te fragmenty na pewno to są te fragmenty, które ja czytałem z zaciekawieniem. Czyli reasumując, szkoda, że teraz, szkoda, że troszkę z punktu widzenia Brzęczka nie poczekało się z tą książką. Żałuję też trochę mi też trenera Brzęczka, troszkę mi tego trenera Brzęczka szkoda, bo jestem tak przekonany, że to były takie trochę naciski Małgorzaty Domagalik, żeby tą książkę wydać teraz. Ona miała wizję konkretną na tą książkę, no ale z drugiej strony, skoro Jerzy Brzęczek widnieje na tej książce jako współautor, trudno pewne rzeczy rozgrzeszać. Chyba kończąc tylko mogę powiedzieć jedno. Życzę, powtórzę to chyba dzisiaj trzeci raz, Jerzemu Brzęczkowi, ale nawet bardziej niż Jerzemu Brzęczkowi, kibicom reprezentacji Polski, żeby ta kadra naprawdę grała coraz lepiej i żeby odniosła sukces na Euro 2021. Słuchajcie, bardzo długi. Na początku się zastanawiałem, czy tego nie rozbić, ale już jak popłynąłem, to popłynąłem. Trudno. 20 minut. Dziękuję bardzo za uwagę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wypowiadajcie się też o tej książce, co myślicie, ale przede wszystkim przeczytajcie ją, żeby móc się wypowiedzieć. Tyle na dzisiaj ode mnie. Spokojnego wieczoru.